Rzeczywiście to jest kolejny taki bardzo, bardzo pozytywny moment. To jest najważniejsze. Znaczy, chodzi o kontynuację. Ta tablica nie jest dla nas, ta tablica jest dla tych, którzy przychodzą, oglądają. Chodzi o to, żeby młode pokolenia przede wszystkim inspirowały się może tą działalnością, żeby zapoznawały się z tym wszystkim i to jest w tej chwili najważniejsze. Opole to jest miejsce magiczne dla mojej mamy. To przeszło na kolejne generacje, jak widać, i bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo dumni z tego, że miasto tak pamięta i tak docenia. To jest osoba, która zasługuje na najwyższy szacunek. To była osoba tak ważna jak Edmund Osmańczyk, jak choćby hrabia Sierakowski, czy choćby tutaj wielu działaczy tej organizacji. Tyle tylko, że Helena Ler była niezwykle skromną osobą. Ona była taką stuprocentową harcerką, która robiła wszystko ideowo, nie patrząc, co z tego będzie miała. Była osobą niezwykle szlachetną, a jej przyjaźń z Edmundem Osmańczykiem to po prostu też taki przykład bezinteresownej przyjaźni, że nie patrzę, co ja z tego mam, tylko wzajemnie się wspieramy. I tworzyli wiele, wiele dobrych rzeczy, które no, mają dzisiaj swoje dokumenty, są gazety, są te artykuły. Widać tą pracę, jaką wykonywali dla harcerstwa na łamach gazet Związku Polaków w Niemczech. On druh Mietek, ona druh Nahania. Zresztą angażowała się w to harcerstwo całą sobą. Ona należała do polskiego harcerstwa w Berlinie, zanim jeszcze powstał Związek Polaków w Niemczech. Związek Polaków w Niemczech jest bardzo ważnym elementem naszej tożsamości historycznej Opola, no ale także Polaków w ogóle. I dzisiaj mieliśmy okazję dać temu też wyraz, czcząc pamięć pani Heleny Ler, bardzo ważnej działaczki, związanej też z Opolem i opolszczyzną, kobiety wyjątkowej. Jest to jest kolejny tak naprawdę już element w naszym mieście, który upamiętnia tą postać. Oprócz placu mamy też zapisy w sali Rodła, w ratuszu. No, dzisiaj można też przeczytać krótkie bio na placu pani Heleny w centrum miasta. To, że zadbała o archiwum Rodła, jest także kolejnym dowodem, jak zdawała sobie sprawę z ważności dokumentów, co wtedy wcale nie było takie proste. A ona mimo to starała się to wszystko zachować, przechować. No, dziś to archiwum znajduje się w Opolu, w Bibliotece Uniwersyteckiej i można powiedzieć, że to miasto tak jakby spaja postać Osmańczyka i postać Heleny Ler. Mieliśmy okazję niedawno rozmawiać, kiedy pan przywoził mnóstwo ważnych dokumentów, które tutaj zasiliły archiwa nasze opolskie, uniwersyteckie i miejskie. Czy coś nowego, jeszcze nowe fakty udało się te historyczne, czy dokumenty panu w tym ostatnim czasie jeszcze, że tak powiem, dołożyć do tej historii znanej i nieznanej? Część takiego ścisłego archiwum domowego oczywiście zawiera jeszcze różne dokumenty, które tak do końca nie są jeszcze uporządkowane. Znaczy, głównie chodzi o materiał fotograficzny. Zdjęć jest rzeczywiście bardzo dużo. Chciałbym je w jakiejś kolejności chronologicznej ułożyć. Już rozmawialiśmy tutaj ze Stowarzyszeniem Rodło na ten temat, że nowe dokumenty, nowe zdjęcia i nowe fakty na pewno dojdą, bo są różne historie z życia mojej mamy, o których tak się po prostu nie mówi na co dzień i które byłyby właśnie dobrym materiałem na coś takiego troszkę bardziej szerszego może niż tylko jakiś tam jeden krótki felieton czy coś. Ale myślę, że jeszcze coś, no zasadnicza część już jest właściwie, ale jeszcze coś dojdzie pewnie.